Na całym świecie znajdujemy niezwykłe budowle wzniesione przed tysiącami lat. Na terenie Arabii Saudyjskiej mieści się pewne mało znane stanowisko archeologiczne o nazwie Madain Sarih. Historia tego osobliwego miejsca przynosi interesujące informacje. Arabia Saudyjska kojarzy nam się głównie ze sprawami religijnymi oraz politycznymi. To jednak na terenie tego państwa znajduje się unikatowe stanowisko archeologiczne, które zasługuje na naszą uwagę. Madain Sarih lub też Madain Saleh to miasto położone w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej w oazie w prowincji Medyna. Miejsce to leży na terenie krainy historycznej Hijaz. Około 20 km na południe od Madain Sarih znajduje się inne miasto Al-Ula, które jest utożsamiane z biblijnym Dedanem wzmiankowanym m.in. w księdze Ezechiela. Miejsca te leżały na starożytnym szlaku handlowym karawan przemierzających pustynię Arabii. Na obrzeżach Madain Sarih możemy znaleźć ruiny starożytnych budowli, które zachwycają swoją precyzją wykonania. W 2008 roku to niezwykłe miejsce zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako pierwszy taki obiekt w Arabii Saudyjskiej. Kraj ten nie słynie jednak z turystyki i pomimo wyjątkowej wartości archeologicznej oraz estetycznej, Madain Sarih rocznie odwiedza jedynie 40 tysięcy turystów. Następca tronu Arabii Saudyjskiej, książę Muhammad ibn Salman, chce to jednak zmienić i kilka miesięcy temu doprowadził do podpisania kontraktu wartego 20 miliardów dolarów, na mocy którego miejsce to ma zostać przekształcone w atrakcję turystyczną dorównującą jordańskim ruinom Petry. Madain Sarih jest zresztą związane z Petrą poprzez starożytny lud znany jako Nabatejczycy. Do powiązań tych powrócimy w dalszej części, natomiast najpierw omówmy sobie, co tak naprawdę zawiera to osobliwe stanowisko archeologiczne nazywane przeklętym miastem. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, to kompleks monumentalnych konstrukcji wykutych w skałach. Madain Sarih zawiera aż 111 ogromnych grobowców królewskich, z czego 94 z nich są starannie ozdobione. Wszystkie zostały starannie wykute w piaskowcu wraz z bogato zdobionymi fasadami. Grobowce są pokryte przedstawieniami różnych symboli, zwierząt oraz ludzi, a także wieloma inskrypcjami. Ozdoby oraz rozmiar struktur odzwierciedlały bogactwo oraz status społeczny pochowanej osoby. Na niektórych fasadach umieszczano tabliczki informujące o właścicielach grobów, ich życiorysie, a nawet o budowniczych, którzy je stworzyli. Najbardziej imponującym z grobowców jest Qasr al-Farid, czyli samotny pałac. Jest to największy ze wszystkich grobowców i znajduje się na uboczu od pozostałych obiektów. Inne grobowce mają po dwa pilastry, czyli płaskie filary na swojej fasadzie, natomiast Qasr al-Farid jako jedyny ma cztery pilastry, z czego dwa dodatkowe znajdują się w środkowej części. Dodatkowo grobowiec ten ma aż cztery piętra. Jego wymiary wynoszą 22 metry wysokości oraz 14 metrów szerokości. Co może się wydawać zaskakujące, grobowiec ten nigdy nie został dokończony. Najprawdopodobniej w środku nigdy nikogo nie pochowano. Ze względu na swoje ogromne rozmiary, naukowcy spekulują, że być może miało to być miejsce spoczynku któregoś z najważniejszych władców lub też zasłużonych przywódców duchowych. Nad wejściem do środka znajduje się mała tabliczka, na której napisano, że grobowiec został wykonany dla rodziny Lahina, syna Kuzy. Nie wiadomo jednak, kim byli ci ludzie i do dziś nieznany jest powód, dla którego grobowiec nigdy nie został ukończony. Warto również nadmienić, że budowniczy Madain Sarih przejawiali zaskakującą wiedzę hydrauliczną, budując akwedukt oraz dziesiątki studni. Dzięki temu mogli magazynować wodę w czasie suszy. Istotną kwestią pozostaje pytanie o to, w jaki sposób twórcy budowli mogli wykuć te grobowce w skale. Zanim się nad tym zastanowimy, warto jednak określić, kto tak naprawdę stworzył Madain Sarih. W tym przypadku nauka miesza się z religią. Zdaniem naukowców budowniczymi miasta byli Nabatejczycy. Był to lud pochodzenia semickiego, który stworzył swoje królestwo w III wieku przed naszą erą. Stolicą ich państwa była Petra, która wygląda bardzo podobnie do Madain Sarih. Nabatejczycy mówili dialektem arabskim oraz posługiwali się alfabetem nabatejskim, który wywodzi się z alfabetu aramejskiego. Wiele inskrypcji znajdujących się na grobowcach wskazuje na daty pochodzące z I wieku przed naszą erą oraz I wieku naszej ery. Dodatkowo Nabatejczycy znani byli ze swojej wiedzy hydraulicznej. Wszystko wskazuje zatem na to, że to właśnie ci ludzie wykuli w skale ogromne grobowce, mniej więcej w czasie życia Jezusa z Nazaretu.
Naturalnie nie da się datować kamienia i można by spekulować, że Nabatejczycy jedynie odkryli te pradawne struktury i zaadaptowali je do swoich potrzeb, jednak wyrzeźbione inskrypcje wydają się całkiem przekonującym dowodem. Warto jednak nadmienić, że nie wszyscy zgadzają się z takim wyjaśnieniem. Na stronie UNESCO możemy przeczytać, że w Madain Selih znajduje się około 50 inskrypcji pochodzących sprzed czasów Nabatejczyków i że można tam również znaleźć dawne malowidła naskalne. Jeśli jednak to nie Nabatejczycy mieli zbudować grobowce, to pozostaje pytanie o to, jaki inny lud mógłby tego dokonać. W pobliskim mieście Al-Ula już w VII wieku przed naszą erą miał funkcjonować wspominany wcześniej biblijny ośrodek miejski o nazwie Dedan. Część osób łączy ten lud z budową grobowców, jednak w świecie arabskim istnieje jeszcze inne powiązanie. Zgodnie z tradycją islamską, Madain Salih było zamieszkane już w III tysiącleciu przed naszą erą przez lud znany jako Samudyci. To właśnie oni mieli wyrzeźbić grobowce w skałach. Sama nazwa miejsca wywodzi się zresztą od Saliha, który według siódmej sury Koranu był prorokiem zesłanym tam przez Allaha. Salih miał próbować ostrzec Samudytów przed oddawaniem czci kamiennym bożkom oraz innymi grzechami. Niewierzący z Madain Salih zostali surowo karani za swoje przewinienia poprzez trzęsienie ziemi oraz ładunek z nieba. Z tego powodu Madain Salih jest uznawany za przeklęte miasto jako świadectwo boskiej kary. Arabia Saudyjska jest państwem wyznaniowym i muzułmańscy duchowni traktują te historie dosłownie, uważając je za prawdziwe. Nie ma jednak dowodów archeologicznych na przebywanie Samudytów w tych miejscach już w III tysiącleciu przed naszą erą, tak samo jak nie ma dowodów na opisywane katastrofy. Warto jednak przyznać, że taki lud naprawdę kiedyś istniał, a najstarsza wzmianka o Samudytach pochodzi od władcy Asyrii Sargona II z 715 roku przed naszą erą. Dowody wskazujące na to, że Madain Salih mieli zbudować inni ludzie niż Nabatejczycy, są bardzo mało przekonujące. Najbardziej racjonalnym wyjaśnieniem jest takie, że grobowce zostały wzniesione przez Nabatejczyków. Pozostaje zatem pytanie o to, jak tego dokonali. Spoglądając na grobowce, widzimy, że budownictwo stało na bardzo wysokim poziomie. Długie na kilkanaście metrów linie są idealnie równe, pięknie wyrzeźbione oraz obrobione. Nie musi to jednak od razu oznaczać, że za budowę odpowiedzialni są członkowie pradawnych, zaginionych cywilizacji lub też ludzie korzystający z technologii podarowanej im przez przybyszów z kosmosu. Jak zwykle warto docenić ludzką kreatywność, gdyż wiemy, że ludzie są zdolni do budowania niezwykłych konstrukcji. Przede wszystkim budowle te zostały wykute w piaskowcu. Nie jest to twardy granit, w którym wyrzeźbienie takich wzorów byłoby praktycznie niewykonalne. Obrabianie piaskowca nie jest wcale tak trudnym zadaniem. W piaskowcu można spokojnie rzeźbić za pomocą prostych młotków oraz miedzianych dłut. W dolnej części Qasr al-Farid znajdują się ślady, które skłoniły badaczy do wysnucia hipotezy, zgodnie z którą grobowce były kształtowane takimi narzędziami od góry do dołu. Pamiętajmy zawsze o tym, by starać się obiektywnie podchodzić do takich budowli. Madain Salih faktycznie wygląda trochę tak, jakby struktury te zostały wycięte jakimś rodzajem laserowej technologii. Problem polega jednak na tym, że nie odnaleźliśmy takich narzędzi, które przetrwałyby do naszych czasów. To powoduje zatem, że racjonalnym wyjaśnieniem jest stworzenie tych budowli przy pomocy miedzianych narzędzi. Przy odpowiednio dużej ilości czasu ludzie są w stanie stworzyć prawdziwe cuda architektury. Tak zwane przeklęte miasto to fascynujące miejsce, które wciąż wymaga dalszych badań archeologicznych, abyśmy w końcu mogli poznać wszystkie jego sekrety. Jak zwykle napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy ludzie mogli tego dokonać dzięki prostym narzędziom, czy też raczej potrzebowali zaawansowanej technologii? Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.